Janusz Kołodziej, witam i zapraszam do obejrzenia programu Sport Echo 24. Agata Winiarska, zawodniczka wrocławskiego klubu karate Kyokushin imienia Masutatsu Oyamy, została mistrzynią świata federacji IFK. To pierwszy taki sukces w karierze podopiecznej trenera Jacka Lamota. Serdecznie gratulujemy. Sezon 2016-2017 w Lotto Ekstraklasie dobiega końca. Na zakończenie rozgrywek piłkarze wrocławskiego Śląska zagrają w piątek, 2 czerwca w Płocku z Wisłą. Początek spotkania, godzina 20:30. Po wygranej z Krakowią 2-0 piłkarze wrocławskiego Śląska zapewnili sobie utrzymanie w Lotto Ekstraklasie i na ostatni mecz sezonu z Wisłą wybierają się do Płocka w dobrych nastrojach. Zamierzają tam powalczyć o 3 punkty. Na konferencji prasowej trener Jan Urban nie ukrywał, że szansę występu dostaną gracze rezerwowi. Są zawodnicy, którzy nie grali. Chciałbym w jakiś sposób dać im szansę gry. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego i też trzeba, żeby zwrócić na to uwagę, że nie zawsze jest tak, o nie grali, do składu grają. A często powoduje to, że zanim zaczną grać, już wiesz, że musisz zrobić 2-3 zmiany, bo goście nie wytrzymają całego meczu. I to trzeba tak fajnie poukładać, żebyśmy się nie znaleźli w takiej sytuacji, że mówisz, no kurde, tego skurczę łapią, tego, bo mają prawo, bo nie grał na przykład bardzo długo. I na to musimy też zwrócić uwagę, także na pewno dostaną swoją szansę, ale to nie znaczy, że w wymiarze 90 minut. Piłkarze Śląska wciąż mają szansę na zajęcie 10. miejsca w tabeli. Do tego potrzebne są korzystne rozstrzygnięcia w innych spotkaniach i oczywiście wygrana z Wisłą Płock. Jedziemy do Płocka po zwycięstwo. Chcemy być jak najwyżej w tabeli i to nie ma teraz odpuszczania, że już jest dzisiaj koniec teoretycznie dla nas, że już się utrzymaliśmy, ale piłka jeszcze w grze. Mamy 90 minut meczu do rozegrania w Płocku i chcemy to spotkanie tam wygrać i zakończyć sezon zwycięstwem. Strzelający ostatnio sporo bramek Kamil Biliński uważa, że mecz z Wisłą jest istotny również dla niego osobiście. Gdyby udało się potwierdzić strzelecką formę w Płocku, mógłby awansować w klasyfikacji najlepszych snajperów Lotto Ekstraklasy. Walczę przede wszystkim o to, żeby Śląsk był jak najwyżej. Oczywiście indywidualne sprawy są tam dodatkowym smaczkiem. Dla mnie najważniejsze liczy się to, żeby zespół wygrywał i żebyśmy my wszyscy szli do góry. I widać, że przez ostatnie spotkania ten zespół się mocno skonsolidował i stworzyliśmy jedną wielką rodzinę, która parła do przodu i pokazała, że potrafi grać w piłkę i być przede wszystkim jednością. I to było najważniejsze w naszym gdzieś tam życiu szatni tak naprawdę i chcieliśmy ten sezon zakończyć przede wszystkim dla siebie. 2-0. Teraz to wszystko. Zapraszam na kolejne wydania programu Sport Echo 24. Do zobaczenia.